Dzień dobry, to jest program Newsroom w wirtualnej Polsce. Patrycjusz Wyżga, kłaniam się i zapraszam naszym pierwszym gościem, Szymon Hołownia, prezes Stowarzyszenia Polska 2050. Dzień dobry, panie Szymonie, dzień dobry, panie prezesie, witamy w wirtualnej Polsce. Dzień dobry i tutaj następują wszystkie pana tytuły, którymi chętnie też pana obdarzę. A jakie to tytuły? Wystarczy, panie redaktorze. Panie redaktorze, o, panie jest super. Patrycjuszu, jakkolwiek pan sobie życzy. Jak panu wygodnie, panie prezesie? Czy rząd ma rację, jeśli pan pozwoli, od tego zacznę, stojąc na twardym stanowisku wobec kryzysu, który jest na naszej granicy z Białorusią? Ale w czym ma rację? No, w tym, że tak twardo stoi, nie wpuszcza na przykład uchodźców na terytorium naszego kraju. Czy przede wszystkim rząd nakazuje Straży Granicznej i wojsku, które tam w tej chwili znajduje się na granicy, łamać prawo? I to jest rzecz, która w głowie mi się nie mieści. Polska obowiązuje konwencja genewska. Nie ma takiego rozporządzenia ministra Wąsika, które konwencję genewską mogłoby zawiesić. Polska ratyfikowała ją, przyjęła w 1991 roku podpisem prezydenta naszego kraju i od tej pory nic się w tej sprawie nie zmieniło. Więc jeżeli mamy na granicy, niezależnie od tego, czy jest to granica zielona, czy jest to przejście graniczne, osobę, która w jasny sposób sygnalizuje, że chce się ubiegać w naszym kraju o ochronę międzynarodową, status uchodźcy albo ochronę międzynarodową, tą tak zwaną rozszerzoną, to Straż Graniczna zobowiązana jest do przyjęcia takiego wniosku, do umieszczenia tej osoby w odpowiednim ośrodku, gdzie będzie czekała na decyzję Urzędu do Spraw Cudzoziemców, a później, kiedy zapadnie decyzja Urzędu do Spraw Cudzoziemców, taka osoba jest albo zatrzymywana w Polsce i zostaje jako uchodźca, albo deportowana do kraju pochodzenia, albo jeżeli jest taka umowa, przekazywana do kraju, z którego do nas przyszła. Natomiast tu są dwa porządki. Pierwszy, albo nawet trzy. Pierwszy to jest porządek humanitarny. W tej chwili w Usnarzu mamy ludzi, którzy za chwilę zaczną umierać i za chwilę będzie głośno o tym, że polscy żołnierze, że polscy pogranicznicy, którzy ja rozumiem, że są w naprawdę nieprostej sytuacji, mając takich przełożonych, jakich mają i też pewnie czasami często starając się zrobić, co mogą, będą oskarżani o współudział w zabójstwie. Czy chcemy rzeczywiście takich obrazków? Jeżeli ktoś jest chory, jeżeli ktoś jest ranny, jeżeli ktoś potrzebuje natychmiast lekarza, to mu się niezależnie od jego statusu daje wodę, daje jedzenie i zapewnia lekarza, koniec i kropka. Bezpieczeństwo nie wyklucza nigdy człowieczeństwa. No, czyli, jak konkretnie, panie prezesie, pan by tę sytuację tych 30, 20 kilku osób rozwiązał? Jeżeli ci ludzie znajdują się, no to jest spór, czy na terytorium Białorusi, Białoruś twierdzi, na terytorium Polski, ale jeżeli oni w jasny sposób zasygnalizowali, że oczekują ochrony międzynarodowej w Polsce, to Straż Graniczna powinna umożliwić im przekroczenie granicy, jeżeli oni rzeczywiście są poza granicą, bo tutaj trwa spór, i przewieźć ich do stosownych ośrodków, odebrać od nich oświadczenia, dokumenty, zapewnić lekarza, załatwić to wszystko, co powinno zostać załatwione w takiej sytuacji. Mówimy o 30 kilku osobach i o dumnym 38-milionowym państwie. Natomiast drugą rzeczą jest to, że Polska powinna mieć bezpieczną i chronioną granicę, dlatego że przez granicę nie tylko przechodzą ludzie, którzy potrzebują pomocy, bo uciekają od wojny, od dyktatorów i od innych rzeczy, ale można też przez nią przerzucać narkotyki, mogą przez nią przechodzić przestępcy, mogą przechodzić potencjalni terroryści i granica powinna być chroniona. Powinna być chroniona ludźmi, powinna być chroniona dronami, powinna być chroniona, jeżeli są takie wymagania terenowe, również drutem czy innymi zabezpieczeniami, a granice powinno się co do zasady przekraczać na przejściach granicznych i tu jedno naprawdę nie wyklucza drugiego, bo głowa nie wyklucza serca, a bezpieczeństwo nie wyklucza człowieczeństwa. Jest wreszcie trzeci wymiar, o którym warto wspomnieć. Gdzie byli ci wszyscy dzisiaj chojracy z rządu przebierający się w te swoje śmieszne mundury, które ani z wojska, ani ze strony cywilnej są, jeżdżący tam na granicę i udzielający wskazówek na miejscu, kiedy od wielu tygodni było wiadomo, że Łukaszenka szykuje coś takiego, a my mamy przecież super sprawne służby, minister Macierewicz je wspaniale postawił na nogi. Przecież było wiadomo, że Łukaszenka zwiększa liczbę połączeń lotniczych między Irakiem choćby, a Mińskiem do kilku, czy nawet więcej w tygodniu, że agencje turystyczne pracują tam na pełnej parze, przyjmując kolejne wycieczki. Jeśli dobrze zrozumiałem, nie kupuje pan tego zatroskanego, trochę groźnego oblicza ministra obrony narodowej, pana Błaszczaka, który pojawia się na granicy i wręcza nagrody żołnierzom.
Nie, to jest absurd, dlatego że dzisiaj państwo powinno nie tworzyć jakieś, robić jakieś tromtradacje. Państwo nie powinno dzisiaj tworzyć jakieś okoliczności, do teraz będziemy wręczać nagrody, bo to są poświęcenia, bo jakaś misja. Państwo jest od załatwiania sprawnie rzeczy, które się w granicach tego państwa albo na jego granicach wydarzają. A więc dzisiaj to, co powinno zrobić państwo, to nie wysyłać Błaszczaka na granicę, tylko kazać mu siedzieć przy biurku razem z innymi przedstawicielami rządu i zadać pytanie, co zrobić, żeby jak najszybciej dofinansować Urząd do Spraw Cudzoziemców. Naprawdę Pałac Saski może poczekać, a my dzisiaj w tej sytuacji, którą gotuje Łukaszenka, musimy mieć pieniądze na Urząd do Spraw Cudzoziemców. Musimy zaprosić Frontex. Musimy dzisiaj siedzieć z partnerami z Unii Europejskiej i zastanowić się, co zrobić. Jeżeli Łukaszenka gra tymi ludźmi, to jak go ominąć? Czyli tak, wpuszczamy tę grupkę 30 osób, które tam się znajdują, zachowujemy się wobec nich humanitarnie, zgodnie z przepisami i robimy wszystko, żeby sytuacja się nie powtórzyła. Żeby się nie powtórzyła, żeby ci, ale żeby też ci, którzy będą chcieli w Polsce uzyskać ochronę, czy zapytać o to, czy Polska im da tę ochronę, bo to jeszcze jest pytanie, jak Polska odpowie, mogli tę odpowiedź uzyskać. Natomiast ja bym naprawdę gorąco polecał naszym rządzącym, żeby jak najszybciej siadali do stołu i wypracowywali mechanizm tak zwanych hotspotów, to się czasami nazywa. W Tadżykistanie, w Turkmenistanie, nie wiem, czy się uda, bo tam jest dość ciekawa władza, ale w Uzbekistanie, czyli w państwach ościennych do Afganistanu, na ich granicach mogą funkcjonować punkty Unii Europejskiej, czy również Polski, w których ci ludzie, którzy będą chcieli na przykład wyjechać czy chronić się z Afganistanu, mogą złożyć dokumenty, mogą dowiedzieć się, czy ten wniosek zostanie w taki czy inny sposób wstępnie rozpatrzony. Oni wtedy wiedzą, czy mają po co jechać, oni wtedy wiedzą, czy mają po co ryzykować życie, pieniądze, czy mają wpadać w łapy Łukaszenki. To dzisiaj chcę powiedzieć, że ta sytuacja nie jest sytuacją z jakiegoś mistycznej opowieści, że oto dobro, zło, najeźdźcy, tacy czy inni. Nie. To jest problem do rozwiązania i konkretnie ludzie. Do tego panie prezesie, żeby usiąść także do stołu i porozmawiać do jednego wspólnego stołu, zachęca premier Donald Tusk. Posłuchajmy słów szefa Platformy Obywatelskiej sprzed kilkudziesięciu minut. Kiedy wybuchł konflikt na Ukrainie, byłem wtedy premierem, zaprosiłem wszystkich liderów opozycji. Usiedliśmy przy jednym stole. Był też wtedy Jarosław Kaczyński, żeby rozmawiać, jak Polacy wspólnie mogą uporać się z tym dramatycznym wyzwaniem. Oczekuję dzisiaj dokładnie tego samego od władzy. I oczywiście jestem gotów do takiej rozmowy. Jestem przekonany, że mogę te słowa powiedzieć w imieniu całej opozycji. Czy rzeczywiście Donald Tusk mówi także w imieniu Szymona Hołowni? No nie konsultował tego ze mną, tego oświadczenia. Nie wiem, czy konsultował je z kimkolwiek innym z tej strony sceny politycznej. To jego własne słowa. Ja mam gdzieś pod skórą pewien kłopot z tym, że politycy Platformy nader często w różnych okolicznościach mianują się liderami opozycji i bez konsultacji z innymi ogłaszają pewne rzeczy, które całej opozycji czy tej części strony miałyby dotyczyć. Natomiast co do zasady, Donald Tusk no nie powiedział niczego, czego i my byśmy nie mówili, i ja, i politycy Polski 2050 od co najmniej kilku, jeśli nie więcej dni. My też wołamy o zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego już dawno do prezydenta Andrzeja Dudy, a więc takiej formuły spotkania, która może posadzić przy stole również opozycję i powiedzieć jej, jak rzeczywiście ta sytuacja dzisiaj wygląda. To powinna być rzeczywiście rozmowa o bezpieczeństwie naszych granic. Jasne, rozumiem. Rozumiem, czyli jeżeli Donald Tusk zaproponuje takie spotkanie, nie wiem, Mateusz Morawiecki zgodzi się, to Szymon Hołownia przyjdzie, usiądzie, jak wszyscy inni liderzy opozycji będzie Myślę, rozmawiał. Że tak. Jasne. Oczywiście, że tak, choć uśmiecham się z przekąsem, bo mam poważne wątpliwości, czy na jakiekolwiek zaproszenie kogokolwiek poza sobą samymi ta władza będzie w stanie się otworzyć. Jest problem do rozwiązania, są realne rzeczy do zrobienia i tu nie ma co też, wiecie państwo, no, siadać do Twitterów i też za długo czasu spędzać przy stole. Trzeba ludziom podać wodę, trzeba podać chleb, trzeba wesprzeć dzisiaj ochronę naszej granicy, trzeba doprowadzić do tego, żeby nie dochodziło tam do takich scen, jakie dzisiaj obserwujemy z zachowaniem wobec choćby parlamentarzystów. Państwo ma być sprawnym państwem opartym o procedury, a nie o propagandę czy o jakieś spektakle polityczne, które robi się tu i ówdzie. Jestem przekonany, że w politycznej sporo takiej odpowiedzialności się znajdzie. Czy parlamentarzyści na tej granicy pańskim zdaniem z całą pewnością zachowują się, nie wiem jak to powiedzieć, stosownie, odpowiednio poważnie, no bo na pewno nieskutecznie?
A co to znaczy poważnie, wie pan, w sytuacji, kiedy jest zagrożenie życia? Kiedy ja na przykład przez lata ćwiczyłem się w tych kompetencjach, udzielałem pomocy nie wiem, osobom rannym w czasie wypadku, to kiedy biegłem do tego wypadku, no to czy wyglądałem poważnie, czy niepoważnie? Kiedy na przykład zdarzało mi się, że na przykład moje ubranie w związku z powyższym, że biegłem na miejsce wypadku, było w nieładzie, albo na przykład kiedy siadałem, klękałem, albo kucałem przy potrzebującym pomocy, to wyglądałem poważnie, czy niepoważnie? Ja rozumiem, że rozmawiamy tutaj o przypadku przede wszystkim Franka Sterczewskiego, który próbował dostarczyć wodę i jedzenie uchodźcom, czy tym migrantom, którzy się tam znajdują, i próbowała go Straż Graniczna zatrzymać. Ja uważam, że on postąpił słusznie, tak powinien postąpić każdy człowiek, który widzi potrzebującego. Nie rozumiem tego nadymania policzków teraz i twierdzenia, no dobrze, ale przecież to było niepoważne. Jak się ratuje człowieka, jak się ratuje życie, nie ma rzeczy poważnych lub niepoważnych. Są rzeczy skuteczne lub nieskuteczne, są rzeczy z serca lub nie z serca. Tak się powinien po prostu zachować człowiek. Nie jestem w stanie jakby śledzić i nadążyć za tą dyskusją, przyznam szczerze, bo nie widzę w niej żadnego sensu. A jak pan odbiera, panie prezesie, słowa Władysława Frasyniuka o Wojsku Polskim? Jak odbiera to człowiek, który jest mężem żony, która nosi mundur żołnierza Wojska Polskiego? Ja powiedziałem i powtórzę raz jeszcze. Uważam, że Władysław Frasyniuk nie powinien w ten sposób wypowiadać się o polskich żołnierzach. Ci żołnierze, bo to tam są też funkcjonariusze Straży Granicznej, ale też są i regularne jednostki Wojska Polskiego, są postawieni w nieprostej sytuacji. Oni dostali bardzo konkretne rozkazy od swoich przełożonych. Te rozkazy wypełniają. Proszę pamiętać też o kontekście i tutaj też jakby nawiązując do tego, co słusznie powiedział Donald Tusk, widzę też w Straży Granicznej, w pogranicznikach, w jakiejś części też ofiary tej sytuacji i ofiary tego bałaganu prawnego, które przełożeni im fundują. Straż Graniczna to też są ludzie, którzy często naprawdę robili sporo, żeby tam, gdzie się dało okazać człowieczeństwo i wsparcie, okazać człowieczeństwo i wsparcie. Natomiast dzisiaj państwo wzięło ich na zakładników. A zdarzyło się, panie prezesie, rozmawiać panu na temat tej, nazwę to delikatnie, niechęci, tych niezdrowych emocji skierowanych w stronę munduru w domu z żoną? Z żoną o różnych rzeczach rozmawiamy, a ona jako oficer w czynnej służbie no też nie jest osobą, która powinna w bezpośredni sposób uczestniczyć w polityce, a więc nie będę tutaj jej rzecznikiem i nie będę przedstawiał naszych prywatnych rozmów. Natomiast rozmawiałem z innymi przedstawicielami służb mundurowych, ale też i wojska w tej sytuacji. To jest bardzo nieprosta sytuacja, a dla mnie jest, jako dla człowieka, dla którego państwo jest najważniejsze, jest to też oczywiste. To znaczy państwo dzisiaj nakłania swoich funkcjonariuszy do łamania prawa. I to jest dzisiaj, to prawo jest łamane wobec tej trzydziestki osób migrantów, a jutro będzie wobec pana albo wobec mnie. Czy w tej niełatwej, skomplikowanej sytuacji nie brakuje panu trochę wicepremiera do spraw bezpieczeństwa? Czy jakbym powiedział panu, że mi go jakoś specjalnie brakuje, to skłamałbym, bo mi go nie brakuje i chętnie obchodziłbym się bez niego jeszcze dłużej. Natomiast to państwo nie działa. To jest państwo, które zawsze zrywa się do biegu w ostatniej chwili. Przecież mówiliśmy o tym, ile było czasu na to, żeby przygotować się sensownie do tych działań, a nie teraz w panice chwalić się kilometrami drutu kolczastego, gdzie są nasze służby. No ale jeżeli mówimy o państwie, które nie dość, że służb nie ma tak działających jak trzeba, bo one się nawzajem między sobą śledzą i tropią i szukają haków na siebie, to mamy ludzi, którzy największe sekrety polskiej polityki wschodniej wymieniają między sobą w prywatnej korespondencji mailowej. Więc ja już niczego od tego państwa PiSu nie oczekuję, od prezydenta, który jak zwykle jest niemy i nieczynny i pojawia się, ale nie wiadomo w zasadzie, jak już się pojawia, po co się tak naprawdę pojawia, ani od wicepremiera Kaczyńskiego, ani od Morawieckiego czy od Błaszczaka. Ja też ostatnio nie widziałem ministra spraw zagranicznych. Nie wiem, czy pan ostatnio miał okazję zobaczyć gdzieś wypowiedź pana profesora Rau. Nie miałem, ja nie wiem, gdzie są. Oni się może rozjechali na urlopy, bo Kaczyński rozpuścił cały PiS na urlopy po tym wygranym głosowaniu, więc być może oni są po prostu na urlopach i są przekonani, że Błaszczak z Morawieckim sprawę ogarną. Ale za to piszą różne rzeczy w mediach społecznościowych, jak na przykład pan marszałek Terlecki, który tak napisał, nie wiem, czy pan widział, prognozuje wybory już na wiosnę, jeśli uda się odwołać panią marszałek Witek opozycji, choć mówi, że opozycja się nie dogada, ma zbyt wiele różnych interesów i na pewno nie wskaże jedno konkretne nazwisko. Więc zdaniem Terleckiego marszałek Witek przetrwa, ale jeśli nie, to wybory już na wiosnę. Czy myślę, że nie wiem, znaczy przede wszystkim nie wiem, czy marszałek Witek przetrwa to pierwsze głosowanie w sprawie swojego odwołania, no ale zaręczam, że zrobimy dużo,
żeby były też następne. No, pani marszałek Witek zrobiła rzecz, której nie powinna robić. Sędzia wszedł na boisko i zaczął strzelać gole z jedną z drużyn. I tu nie chodzi o to, żeby teraz nagle parlament stał się parlamentem Platformy, czy Konfederacji, czy Polski 2050, tylko żeby parlamentaryzm w Polsce przywrócić, żeby znowu był ktoś, kto pokazuje, jak w cywilizowany sposób można toczyć spór. Kaczyński jest dzisiaj, jeżeli tu już mówimy o tych predykcjach pana Terleckiego dotyczących tego, kiedy będą wybory, a kiedy nie będą, Kaczyński jest dzisiaj za słaby, żeby rządzić. Jest wciąż za silny, żeby oddać władzę. Nie wiem, jak długo ta siła, jak długo mu tej siły wystarczy, natomiast to jest bieda większość, która będzie teraz klecona przy okazji kolejnych głosowań, zawsze okupiona jakimiś kolejnymi fruktami, które trzeba będzie położyć na stole. Na rynku spekulacyjnym jest tak, że jak raz zapłacisz spekulantowi, to następnym razem musisz mu zapłacić drożej. To trochę jeszcze zostając myślami i pamięcią przy tamtym pamiętnym głosowaniu, zastanawiam się, czy pan lubił kiedykolwiek muzykę Pawła Kukiza i czy wciąż ma, jeśli miał w płytotece jego albumy. Takie intymne i osobiste pytania jako gusta muzyczne pan zadaje, ale ja chętnie odpowiem. Nie, nigdy piersi w tym zakresie, w jakim przedstawiał Paweł Kukiz, czy w tej formule, którą prezentował Paweł Kukiz, mnie nie interesowały. Nie jestem wielkim fanem jego muzyki, a odkąd wszedł do polityki, stałem się jeszcze mniejszym fanem sposobu uprawiania przezeń polityki. A propos tego rynku takich negocjacji, kupowania głosów i przekonywania do swoich racji, to czy zaskakują pana, zastanawiam się, sugestie prezydenta Andrzeja Dudy? No, być może w niektórych sprawach milczy, w innych już dwukrotnie się wypowiedział, sugerując, że nie podpisze ustawy anty-TVN. Niesamowita odwaga pana prezydenta i taka sprawczość i też ta wysławiana przez niego samego twardość i niezłomność. To naprawdę niesłychane, że można mieć prezydenta, który pytany o proste rzeczy będzie w ezopowy sposób kluczył przez miesiąc albo dwa, żeby po trzech miesiącach albo ile mu tam, że tak powiem, dadzą w końcu zrobić i tak to, co uzgodni sobie z Kaczyńskim. Nie wiem, czy to jest element gry, którą oni teraz toczą na chwilowe udobruchanie Stanów Zjednoczonych, czy tam rzeczywiście coś jest na rzeczy i przestraszyli się tego, co zrobili, bo przez Lex TVN jednym strzałem załatwili i położyli trzy rzeczy, czyli wolność słowa, wolność gospodarczą i nasze relacje geopolityczne, nasze relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Więc nie wiem, co siedzi w głowie Andrzeja Dudy w tej chwili, ale zakładam, jak znam jego prezydenturę, że on sam jeszcze tego nie wie, bo nie rozmawiał jeszcze o tym z Jarosławem Kaczyńskim, który powie mu, co na ten temat ma sądzić, kiedy przyjdzie odpowiedni czas. My też wciąż nie wiemy i się wszyscy zastanawiamy, kto będzie tym tajemniczym gościem, który zmieni oblicze polskiej polityki, jak pan powiedział, 4 września. No, wiele było różnych przypuszczeń, wiele było różnych pogłosek. Niektórzy mówili, że Marek Suski, no muszę to jednak zdementować. Inni mówili, że może ktoś z zagranicy, że może Barack Obama. Też muszę zdementować. Proszę nam pozwolić wytrzymać tą niespokojność. Dobrze, zrobimy to, zrobimy to. Ale skoro wspomina pan znanych artystów, ludzi pełnych sztuki w sercu, jak Marek Suski na przykład, to będzie polityk, czy to będzie ktoś zupełnie spoza polityki? No tak, ale jak zaczniemy takie, wie pan, pytania dookreślające... Dobrze, to ja zadam tylko to jedno i o tę jedną odpowiedź poproszę. No mówię, że jak pan mnie będzie cisnął, ja jestem tak otwarty do ludzi, ja tak chętnie zawsze się dzielę różnymi poglądami i wezmę jeszcze panu wysypię, więc niech pan mi tutaj tych technik zmiękczających nie stosuje, a ja pozwolę, a ja raczej zaproszę pana na 4 września i gwarantuję, że będzie pan pozytywnie zaskoczony, bo to jest chyba coś, czego nikt się nie spodziewa. Czyli ktoś spoza polityki, tak sądzę, tak mi podpowiada intuicja i to, co pan w tej chwili powiedział, tak czytam te słowa. Niech będzie niespodzianka. Co dalej z Polskim Ładem? Zastanawiam się, bo mam takie wrażenie, że ostatnio usłyszeliśmy chyba kluczowy jak dotąd głos w tej sprawie. Otóż Konferencja Episkopatu Polski zaprotestowała przeciwko dodatkowym obciążeniom i wydaje mi się, że to może być w tych pracach nad tymi ustawami. Do 30 sierpnia cały czas czekamy na koniec tych konsultacji społecznych. Głos właśnie kluczowy. Księże mówią, nam się to nie podoba. Tylko dlaczego im się nie podoba? No bo będą musieli więcej oddawać. A ja bym chciał, żeby w duchu katolickiej nauki społecznej episkopat wypowiedział się w sprawie w ogóle w systemu naszej współodpowiedzialności za państwo, pokazując, jaki jest bardziej sprawiedliwy, jaki jest mniej sprawiedliwy, a nie tylko mówiąc niczym związek zawodowy księży, a nas to będzie za bardzo dotykało, zapłacimy za dużo, to my tak nie chcemy.
Czego innego jednak wymaga się od episkopatu i od tych, których zadaniem jest głosić Ewangelię, przynajmniej ja tak mam jako katolik, niż prezentowanie tylko i wyłącznie stanowiska związku zawodowego, branżowego związku zawodowego. Natomiast ten głos nie jest jedynym głosem, bo różni ludzie mówią różne rzeczy o Nowym Ładzie. Ta ustawa czy ten pakiet jest skonstruowany w dość podstępny sposób, to znaczy w nim są dobre rzeczy, bo należy uznać za słuszne pójście w stronę zwiększenia kwoty wolnej od podatku, podniesienia drugiego progu podatkowego, ale tam jest zaszytych też mnóstwo trucizn. I teraz jest pytanie, czy uda się oddzielić jedne od drugich. Pytanie, jak zachowa się w tej sytuacji PiS, który już wydaje się zmiękczać niektóre obszary, choćby te dotyczące składki zdrowotnej. I wreszcie też trzeba pamiętać, że Nowy Ład pokazał z całą siłą pewien mechanizm, który jest nowy na polskiej scenie politycznej, to znaczy PiS przestał być teflonowy. I to zarówno w tym negatywnym sensie, to znaczy afery już się do nich przyklejają, a przez wiele lat się nie przyklejały, jak i w tym pozytywnym, czy in plus sensie. To znaczy to już nie jest tak, że wszystkie programy, które oni kładą na stół, identyfikowane są jako pokaz geniuszu i siły sprawczej Kaczyńskiego, tylko ludzie już mówią, nie, no słuchajcie, to się nie spina. Komuś zabierają, żeby komuś dać, ale dlaczego to tak wygląda? Jest pan... Więc nie będzie tego efektu wow, na który liczył Kaczyński. Z Morawieckim. Jest pan dzisiaj, panie prezesie, dość łagodny. Już teraz nie wiem, czy Marcin Prokop miał rację, czy nie miał, używając tego sformułowania, które panu, jak zauważyłem, także się spodobało. Tęskni pan trochę za współpracą z Marcinem Prokopem? Nie, wie pan, 12 lat to już wystarczy. Ja bardzo Marcina lubię i mam nadzieję, że zawsze będziemy w dobrym kontakcie. Natomiast 12 lat współpracy, przy czymś, co było też takim... No takim deserem, taką można powiedzieć wisienką na torcie, bo jednak przecież przede wszystkim byłem publicystą, zakładałem NGOsy, pisałem książki, których napisałem mnóstwo, robiłem wykłady. Natomiast no to była taka rzecz, którą każdy czasami chce mieć w życiu, jakiś moment zabawy, jakiś moment takiego odprężenia. Dobrze nam się razem pracowało w tym, mam nadzieję, że Marcinowi też. Natomiast no muszę powiedzieć, że jak przeczytałem to jego wypowiedź dotyczącą tego luksusowego auta i porównania, że jeździ jak Hołownia po episkopacie, no to pomyślałem sobie z zazdrością, że nic kolega, że tak powiem, nie stępił tego swojego ostrza szybkich puent wyrzucanych z siebie z prędkością karabinu maszynowego. No z tym darem to się jednak trzeba urodzić. No tak, ale nie wierzę zupełnie, że kiedy jesienią włączy pan TVN i będzie pan oglądał najświeższy sezon Mam Talent i zobaczy Michała Kempę, który będzie stał obok Marcina Prokopa, to pan trochę nie zatęskni, nie poczuje pan delikatnej nutki zazdrości. Nie. Wie pan, nie poczuję zazdrości, natomiast poczuję takie przekonanie, że był fajny etap życia, czy fajny etap działania, który się zamknął. Są takie rzeczy, które trzeba zamknąć i odłożyć na półkę. Ja z Mam Talent zrezygnowałbym również, jeżeli już pana to ciekawi i widzów, niezależnie od moich planów politycznych, bo po prostu moja obecność w tej formule się już wyczerpała. To tak czasem jest, że trzeba zostawić coś, żeby pójść i zacząć inne światy eksplorować i gdzie indziej dawać upust swojej ciekawości. A teraz jeszcze też jeden sekret, bo już tak pan mnie naciągał na różne sekrety, niektórych nie mogłem zdradzić, to jeszcze choć jeden panu zdradzę. Otóż ja nie byłem uważnym widzem programu Mam Talent. Wszystkiego z tych 12 edycji obejrzałem może 5, może 7 odcinków. No jakoś tak mam, że nie przepadam za oglądaniem siebie w telewizji i też miałem dużo innych zajęć, ale jak mówię, bardzo mile wspominam tamten czas, a Marcinowi życzę powodzenia z nowym partnerem u boku. Sam pan dobrze wie, bo pracuje pan w telewizji, że bardzo trudno jest to zrobić w telewizji duet. Że często udaje się zrobić pojedyncze występy, ale zbudować duet to jest naprawdę duża sztuka. No a Marcin to umie. W końcu kilka takich duetów już zbudował. W telewizji kiedyś i dzisiaj, proszę państwa, w zupełnie innej roli polityka. Szymon Hołownia, Polska 2050. Dziękuję i dużo zdrowia życzę. Do zobaczenia. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dzięki. To jest program Newsroom, proszę państwa, w wirtualnej Polsce. Teraz zadbamy o nasze zdrowie i zapytamy, co czeka nas tej jesieni, co dalej z koronawirusem, jak walczyć z czwartą falą, która no, chyba już do nas przyszła. Profesor Piotr Czauderna razem z nami, Gdański Uniwersytet Medyczny, także zupełnie przy okazji członek Rady Medycznej przy premierze do spraw COVID-19. Dzień dobry, panie profesorze, witamy w wirtualnej Polsce. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Rozumiem, że te spotkania Rady Medycznej przy panu premierze trwają. Chyba w tym tygodniu też się spotykaliście. Zastanawiam się, panie profesorze, jakie były pańskie osobiście te konkretne rekomendacje, co pan na tej Radzie panu premierowi podpowiadał i jakich ruchów politycznych, znaczy politycznych decydentów oczekuje? No, większość dyskusji była oczywiście i problemowi podawania trzeciej dawki
i ewentualnie osób, które tę trzecią dawkę powinny otrzymać. To na razie była taka wstępna dyskusja. No myślę, że jest prawdopodobne, że ta trzecia dawka będzie zalecana dla osób, które mają obniżoną odporność, a więc na przykład osób chorujących na nowotwory, osób, które są po przeszczepach, czy podlegają, że u nich odpowiedź immunologiczna na szczepionkę jest gorsza niż u innych i nie utrzymuje się tak długo. Natomiast czekamy w tej chwili na publikację badań naukowych, które właśnie dotyczą tej trzeciej dawki. One się we wrześniu powinny ukazać, jak również na rekomendacje Europejskiej Agencji Leków, EMY, która też na początku września powinna się pojawić. No, czyli spodziewamy się, że rozumiem, jeszcze tej jesieni takie konkretne rekomendacje, przepraszam, rekomendacje z waszej strony, ale już konkretne decyzje ze strony Ministerstwa Zdrowia poznamy. Myślę, że tak, jak najbardziej, zdecydowanie. I kto to powinien być, panie profesorze? Kto tą trzecią dawką w pierwszym rzędzie powinien być objęty? Jak powiedziałem, w pierwszym rzędzie te osoby, które mają obniżoną odporność i w związku z tym jakby gorzej reagują na szczepienie, krócej się u nich utrzymuje odporność przeciwko wirusowi. To są te grupy chorych, które wymieniłem, no i do rozważenia pozostaje cała sfera pracowników ochrony zdrowia, którzy są narażeni na kontakt z chorującymi, jak i sami mogą, jeśli zachorują, roznosić epidemię wśród chorych. Wariant Delta, panie profesorze, to jest taki wariant, o którym dużo dyskutujemy. Wirusy mają to do siebie, że ich kolejne mutacje są coraz bardziej groźne, ale przez to coraz bardziej powszechne. No, one po prostu w środowisku dominują. Zastanawiam się, czy jak bardzo one są niebezpieczne dla dzieci, panie profesorze. Do tej pory mówiliśmy, że dzieci... Znaczy, może wyprostujmy jedną rzecz. To nie jest tak, że kolejne mutacje wirusa są coraz bardziej groźne, bo może to iść dwie strony. Może iść zarówno w kierunku zwiększenia zakaźności wirusa, jak i zwiększenia jego zjadliwości, czyli potencjalnego przebiegu choroby, większej śmiertelności, ale może to iść też w kierunku, i to w którymś momencie tak się zwykle dzieje, jakby zmniejszenia zjadliwości i choroba staje się mniej zakaźna, staje się łagodniej przebiegająca i w końcu w którymś momencie wygasa. To jest coś, nad czym nie mamy kontroli, jak się działo. Wariant Delta wydaje się być bardziej zakaźny, natomiast nie wydaje się być bardziej śmiertelny. Natomiast wiemy, że szczepienia przeciwko wariantowi Delta chronią w mniejszym stopniu. No i dlatego chcielibyśmy, aby jak najwięcej osób się zaszczepiło. Pewnie gdyby tego wariantu nie było i gdybyśmy rozmawiali na początku akcji szczepień, to słysząc, że mamy 58-59% dorosłej populacji w Polsce zaszczepionej, to bylibyśmy bardzo szczęśliwi i uważalibyśmy, że jesteśmy o krok od odporności zbiorowej, no a teraz jednak chcielibyśmy, żeby to było o te 10 przynajmniej punktów procentowych, czy 20 więcej, choć u osób starszych to jest ponad 70%. A jeżeli chodzi o dzieci, no dzieci na szczęście chorują lekko, wiele jest teorii, które tłumaczą ten fakt. Mogą roznosić pandemię, pewnie się przyczyniły w jakimś stopniu do trzeciej fali, wtedy kiedy otwarto szkoły. Natomiast na całe szczęście tutaj nie obserwujemy praktycznie ciężkich przebiegów choroby. Panie profesorze, rzecznik Ministerstwa Zdrowia mówi tak, badania nad szczepieniem dzieci w wieku od 5 do 12 lat powinny zakończyć się do końca września. To byłby dobry ruch i odetchnąłby pan z ulgą, gdybyśmy dostali takie administracyjne zielone światło, by szczepić także młodsze dzieci niż 12-latków? No to ja zdaję sobie sprawę, że to jest dość kontrowersyjny temat, ponieważ tak jak powiedzieliśmy, dzieci przechodzą chorobę, również te młodsze dzieci prawdopodobnie w mniejszym stopniu przyczyniają się do szerzenia się COVID-u w porównaniu z populacją nastolatków. Także to jest temat dosyć kontrowersyjny i na pewno póki nie będzie mocnych badań, także w kwestii bezpieczeństwa, to osobiście byłbym zwolennikiem, żeby trochę poczekać tutaj z decyzjami w tej grupie wiekowej. A gdyby się okazało, że wszystkie te badania, wszystkie zatwierdzenia, administracja temat jednoznacznie zamknie, powie, że to wszystko jest bezpieczne, to wyobraża sobie pan, że nie wiem, no kwestia może kilku lat, ale że szczepienia przeciwko COVID-19 byłyby wpisane jakby do kalendarza szczepień dzieci, że to byłoby dla nas tak oczywiste, jak te wszystkie obowiązkowe szczepienia, z którymi dzisiaj mamy do czynienia w przypadku dzieci? Wie pan co, to jest bardzo trudno powiedzieć, dlatego że za kilka lat może się okazać, że COVID w ogóle przestał być problemem, podobnie jak to się stało z SARS-em czy z MERS-em, z innymi koronawirusami tego typu.
te epidemie trwały kilka lat i potem no, wygasły do tego stopnia, że praktycznie przestały być w jakikolwiek sposób istotnym problemem i na przykład to doprowadziło do wstrzymania wówczas prac nad szczepionkami przeciwko tamtym wirusom. Oczywiście tamte prace o długiej skali prognozować. Tak na ogół choroby wirusowe tego typu mają ten swój okres szerzenia się pandemiczny, 2-3-letni, i potem zaczynają na szczęście wygasać. Zobaczymy. Mhm. Początek roku szkolnego, skoro jesteśmy przy dzieciach. No, wielu ekspertów mówi, no to będzie ten moment, kiedy znowu będziemy się przyglądać dramatycznie rosnącym liczbom. Czy pan też się spodziewa i tego obawia, panie profesorze, że gdzieś od połowy września zaczniemy znowu obserwować szybki przyrost nowych zakażeń? Znaczy, tego do końca nie jestem pewien, jak szybki będzie to przyrost zakażeń. Przyrost zakażeń pewnie będziemy obserwować, to co do tego się zgadzam, natomiast jak on będzie duży, to trudno powiedzieć, ponieważ pamiętajmy, że dzieci nawet jak będą roznosiły chorobę i będą przynosiły zakażenie do siebie, do domów, to tam znaczna część dorosłych jest już jednak zaszczepiona. I są w tej chwili już opisywane przypadki chorych dzieci, które leżą w szpitalach, na szczęście jest ich mało i łagodnie przechodzą, od których dorośli mimo bliskiego kontaktu wcale się COVID-em nie zarazili, bo byli zaszczepieni. Także zobaczymy. To nie jest takie jednoznacznie pewne. Pewnie jakiś wzrost będzie. Nie wiem jak duży. Prognozy tu się mocno różnią od takich krańcowo pesymistycznych po dość optymistycznych. A wyobraża sobie pan, zostawiając dzieci, patrząc na grupę całej populacji, że kogoś szczepienia objęłyby obowiązkowo, że ktoś w Polsce powinien zgodnie z przepisami prawa być zaszczepiony? Obowiązek szczepień to możliwe? No to jest pewnie dosyć trudne, bo mamy duży opór społeczny przeciwko takim obowiązkowym rozwiązaniom. Z tego trzeba sobie zdawać sprawę. I rozwiązania takie przymusowe będą generowały pewnie jeszcze większy opór. Ale jeżeli popatrzymy choćby na pracowników służby zdrowia, to 97-98% lekarzy pielęgniarek. No więc jeżeli tak wielka część tej grupy zawodowej się szczepi, no to powinna być też wskazówka dla reszty społeczeństwa, że mimo pewnych głosów z tego środowiska, nielicznych, to jednak ogromna większość pokazała osobistym przykładem, że warto się zaszczepić, prawda? Obaw związanych z bezpieczeństwem. No, to powinien być przykład, który wiele osób przekona, że naprawdę warto się zaszczepić, bo mamy tutaj bardzo duże różnice między województwami, a już zwłaszcza między powiatami. Rzecznik ministra zdrowia, którego już tutaj cytowaliśmy, mówi, osoby zaszczepione będą na pewno wyjmowane z części obostrzeń, które miałyby obowiązywać na danym obszarze i to już jest rekomendacja ministra zdrowia. O czym jeszcze, oprócz tego, panie profesorze, rozmawialiście podczas spotkania Rady Medycznej przy panu premierze? Jeśli te obostrzenia znowu wejdą w życie jakieś jesienią, jak mogą wyglądać? No myśmy o tym nie dyskutowali, powiem szczerze. Dyskutowaliśmy właśnie o regionalizacji obostrzeń zależnie od wskaźnika zakażeń na danym terenie, ale też zależnie od wskaźnika wyszczepienia. Bo proszę mi wierzyć, różnica w punktach procentowych między gminami, które są w największym stopniu zaszczepione i w najmniejszym, to sięga 20 nawet do 30 punktów procentowych w niektórych przypadkach. Jeżeli chodzi o województwa poszczególne, to jest do 15 nawet punktów procentowych. Także no, są miejsca, gdzie na pewno by się na szczepieniach należało skupić. I oczywiście tam, gdzie odsetek osób zaszczepionych jest wysoki, to te obostrzenia powinny być mniejsze niż tam, gdzie on jest bardzo, gdzie jest zdecydowanie niższy. Czyli to nie będzie tak, że będziemy zamykali całe województwa, raczej będziemy się skupiali na powiatach i brali pod uwagę nie tylko liczbę zakażeń, ale poziom zaszczepienia. Tak, taka była sugestia. Mhm. O jedną rzecz jeszcze chciałem pana, panie profesorze, zapytać, bo czytam no, bardzo niepokojące, czasami dramatyczne relacje z takiego popularnego słowa użyję, hejtu skierowanego w stronę lekarzy. Czytam o lekarzu panu Karaudzie, który dość aktywnie w mediach komentuje przebieg epidemii, zachęca do tego, żeby się szczepić, jak wy wszyscy profesjonaliści do tego zachęcacie. No, musi być objęty ochroną policji. O to poprosił, taką ochronę dostał. No, po prostu czuł się bardzo niebezpiecznie. Pan też obserwuje taką falę hejtu. Jak sobie z czymś takim poradzić?
Nie wiem, jak sobie z tym poradzić. Ja myślę, że to jest specyfika naszych czasów, bo czynienie zła czy głoszenie zła jest bardzo łatwe, bo jest anonimowe dzięki internetowi i dzięki mediom społecznościowym. Nie ponosi się za to żadnej odpowiedzialności, nie potrzeba stanąć twarzą w twarz za swoimi poglądami. I niestety epidemia bardzo wypukliła te zjawiska, których ja powiem szczerze nie rozumiem, bo przecież szczepienia są dobrowolne. Jeżeli ktoś nie chce się szczepić, to ma taki wybór. Więc ja nie rozumiem, dlaczego jest taka ogromna niechęć, żeby powiedzieć, nie powiedzieć mocniej, nienawiść czy wrogość do osób, które reprezentują odrębny pogląd. No myśmy jakoś przestali się umieć porozumiewać ze sobą i to dotyczy nie tylko szczepień i nie tylko koronawirusa, tylko w ogóle życia społecznego i polityki również i to mnie bardzo, bardzo martwi. Panie profesorze, no to nie jest tylko anonimowy hejt w internecie, no obserwujemy, przecież tych ludzi można spotkać, oni atakują punkty szczepień, prawda? Oni podpalają te punkty szczepień, to już przeszło do zupełnie innego, już zupełnie nieanonimowego etapu rękoczynów. Ale ja myślę, że to jest kwestia agresji, która się pojawiła w życiu społecznym i która nie tylko ma związek ze szczepieniami. Oczywiście tu ją widać, ale myśmy ją widzieli wcześniej przy okazji innych różnego rodzaju protestów, wystąpień. Ja już nie chcę tutaj przywoływać, czego one dotyczyły. A taka agresja w życiu zbiorowym zaczyna być coraz częstsza i to jest rzeczywiście bardzo, bardzo smutne, że miejsce rozmowy na argumenty pojawiają się emocje, które łatwo rozbudzać, podsycać, wykorzystać. Ja nie wiem, co z tym zrobić. Oczywiście chcę wierzyć, że najlepszą drogą jest edukacja i że no, nie o to chodzi, żeby coś komuś na siłę nakazać, bo to będzie budziło, tak jak powiedziałem, protesty i sprzeciw, bo ludzie nie lubią być zniewalani. Natomiast no, tutaj trzeba starać się trafiać do przekonania, tłumaczyć, pokazywać argumenty. No, dobry argument sprzed kilku dni jest taki, że amerykańska agencja leków FDA i żywności wydała decyzję o pełnej autoryzacji dla szczepionki Pfizera, czyli już nie autoryzacji warunkowej, tak jak wcześniej, tylko pełnej, czyli uznała, że ta szczepionka jest skuteczna i bezpieczna. Żaden to eksperyment, tylko po prostu twarda, konkretnie zbadana wiedza naukowa i tyle. Profesor Piotr Czałderna, Gdański Uniwersytet Medyczny, Rada Medyczna przy premierze. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Dużo zdrowia, wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Dziękuję wszystkim państwu. Życzę też dużo zdrowia. Trochę, proszę państwa, przy sprawach medycznych jeszcze pozostaniemy. Mateusz Wartęga teraz z nami, Porozumienie Rezydentów. Dzień dobry, panie doktorze. Uszanowanie. Witamy w wirtualnej Polsce. Dzień dobry panu. Chcielibyśmy troszeczkę pomówić o tym, co czeka nas we wrześniu, tej jesieni 2021 roku. Czy Białe Miasteczko stanie znowu w Warszawie i będziemy mieli powtórkę z historii? Będziecie protestować w stolicy? Teraz wszystkie opcje są na stole tak naprawdę i decyzje o tym, jakich środków podejmiemy jutro z komitetu protestacyjno-strajkowego i tam wraz ze wszystkimi przedstawicielami zawodów medycznych i środowisk podejmiemy decyzję. Rozmawiacie z różnymi środowiskami, zastanawiam się także, czy rozmawiacie z rządem i w jakiej atmosferze, jeśli tak, jeśli w ogóle te rozmowy przebiegają. No cóż, atmosfera, tak jak przed każdym protestem, jest czasem bardziej, czasem mniej napięta, jednak pozostajemy w stałym dialogu. Panie doktorze, mamy niezwykle słabą jakość połączenia. Nie jestem pewien, czy pan wyraźnie słyszy moje pytania. Niestety odpowiedzi nie są do końca czytelne, ale spróbuję o jeszcze... Jestem teraz w pociągu. A, jasne. To krótko jeszcze jedną rzecz zapytam, bo wiem, że system opieki zdrowotnej w Polsce potrzebuje dodatkowych środków finansowych. Dobrze byłoby dofinansowywać Narodowy Fundusz Zdrowia, żeby pieniądze na służbę zdrowia były coraz wyższe. No jest na to szansa, bo słyszymy o podwyżce składki zdrowotnej, prawda, którą przedsiębiorcy, także jednoosobowa działalność gospodarcza miałaby płacić, więc będzie większy teoretycznie, takie są założenia Polskiego Ładu, strumień pieniędzy płynąć na opiekę zdrowotną, ale wiem, że wielu lekarzy specjalistów zatrudnionych jest właśnie w ramach
takiej jednoosobowej działalności gospodarczej ze swoimi szpitalami, także wam przyjdzie też więcej płacić. Trochę to kuriozalna i paradoksalna sytuacja. Wyższą składkę zdrowotną, czy to znaczy, że wy będziecie szpitalom wystawiali wyższe faktury, a w związku z tym także nam, pacjentom, przyjdzie ostatecznie więcej za to wszystko płacić i z tej składki zdrowotnej niewiele dla systemu będzie? Niestety nie znamy na razie konkretów założeń ustawy podatkowej, tak zwanego Nowego Ładu czy Polskiego Ładu. Skupiamy się na tym, aby po prostu bieżące sprawy omawiać i to, co leży na stole. No niestety nikt na stole nam nie pokazał założeń tej ustawy, więc też nie odnosimy się bezpośrednio do niej. Bardzo byśmy chcieli poznać założenia przed ich wejściem i przed głosowaniem w parlamencie i liczymy, że rząd nam to umożliwi. Mateusz Wartęga, Porozumienie Rezydentów. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za pański czas. To jest program Newsroom w wirtualnej Polsce. Teraz, proszę państwa, pomówimy o pogodzie. Kącik sportowy teraz, proszę państwa, mój ulubiony sport. Będę narzekać. Co się stało z tą pogodą? Dlaczego jest tak brzydko? Dlaczego jest tak źle? Muszę sobie sprawdzić datę w komputerze, bo nie jestem pewien, czy mamy wciąż sierpień. No mamy, 25 dzień sierpnia i taka pogoda jakby październik. To jest ich wina, tych ludzi od pogody. Wypytam teraz jednego z nich. Grzegorz Walijewski, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. To jest Państwowy Instytut Badawczy. Dzień dobry, panie Grzegorzu. Dzień dobry. Co się stało z tą pogodą? No sierpień mamy, na litość boską. No cóż, przyszedł niż, który jest pomiędzy dwoma wyżami. Będzie się kręcił przez kilka kolejnych dni. Przyniósł bardzo taką chłodną aurę jesienną. Łaskawy pan i delikatny w tych określeniach. Tak, no cóż. Dzisiaj jest nieźle, ale to co było wczoraj, przedwczoraj... Trzeba się dzisiaj napawać tym, co właśnie jest teraz. Bo zaraz ponieważ... się skończy? No niestety tak. To będzie... znaczy, że dzisiaj jest jeszcze słonecznie, jutro, pojutrze już niekoniecznie? Znowu wrócą deszcze? Tak. Nie aż tak może intensywne, jak miało to miejsce kilka dni temu. Tak jak dwa dni temu w Dolnośląskim spadło 90 litrów wody na metr kwadratowy, czyli tak naprawdę wartość jednego miesiąca opadu. Wczoraj około 50 litrów wody na metr kwadratowy w województwie lubelskim. Dzisiaj spokojniej, a w kolejnych dniach... No, w ciągu dnia może spaść do 15-20 litrów. Mogą się pojawić burze. W bliżej weekendu do 30 litrów wody na metr kwadratowy może spaść podczas tych burz. No ale niestety taka właśnie niezbyt przyjemna aura. Dodatkowo wiatr, który może być czasami nawet bardziej porywisty, ale będzie odczuwalny. Duże zachmurzenie i tak do środy. Do środy, włącznie dopiero w czwartek widzimy pewne przemodelowanie pogody, pewne, no można powiedzieć, że lekkie ocieplenie, ale to dosłownie lekkie, to nie będziemy mieli od razu 30 stopni na termometrach, ale będzie na pewno o tyle fajniejsza aura, że nie będzie padać. Ale tak, dopiero w środę, w czwartek już pierwszy dzień będzie powiedzmy szkoły, no to wtedy na ten pierwszy dzień po rozpoczęciu będą mogli uczniowie troszeczkę lepiej się ubrać, nie będzie trzeba jakichś tam deszczowych kurtek zakładać. Dobrze, to najbliższy weekend, ja wiem, że pogoda stabilna, ale gdybyśmy mieli konkretnie kogoś przekonać, albo ostrzec, albo zaprosić do wyjazdu gdzieś w Polskę, to w sobotę i w niedzielę jak to będzie wyglądało? Jeżeli naprawdę w Polsce ktoś zostaje, to myślę, że no nie ma takiego miejsca, gdzie będzie fantastyczna pogoda. Wiadomo, że w dzień troszeczkę cieplej, gdzieś tam w południowych częściach kraju, natomiast no, będzie cały czas przelotny opad deszczu i właśnie akurat w weekend nieco tego deszczu może być więcej i mogą się pojawić burze. Także nie ma takiego jednego miejsca, gdzie będzie naprawdę jakaś lepsza pogoda. I jeżeli ktoś wybrał akurat tę końcówkę wakacji gdzieś na południu,
południu Europy, to zdecydowanie wygrał, bo tam jednak jest zdecydowanie wyższa temperatura. No dobrze, ale my tak obserwując tą pogodę w ostatnich dniach, wszyscy sobie mówiliśmy, lato się skończyło i odeszło na dobre. No tak, mamy taką tendencję do tego, żeby to, co widzimy, przekładać. Już tak zostanie, lepiej nie będzie. A może nie, może niepotrzebnie, może jeszcze, no umówmy się, kalendarzowo do prawie do końca września trwa lato w Polsce. Czy my to lato w pogodzie jeszcze w tym roku zobaczymy, czy przekreślamy ten pomysł? No właśnie, lato trwa przecież do 23, więc jeszcze myślę, że ono pokaże swoją fajniejszą twarz. No wiadomo, że przez pierwsze dwa miesiące tego lata, gdzie mieliśmy ekstremalnie ciepły czerwiec, ekstremalnie ciepły lipiec, dla południa kraju, dla gór, lipiec był najcieplejszym takim okresem od początku pomiarów meteorologicznych. Jeszcze mamy te kilka dni we wrześniu i widać, że coś tam ciepłego podbija, więc myślę, że te 20 kilka stopni do 25 jest szansa, że jednak takie temperatury zobaczymy, że słońce wyjdzie i to będzie, myślę, że taki fajny początek lepszej tej jesieni. Czyli jeżeli ktoś ma ochotę na urlop wybrać się jeszcze w tym roku w kalendarzowe lato w Polsce, jest szansa, jest nadzieja. Nie musi szukać Grecji czy Hiszpanii. No myślę, że jest. Myślę, że jeszcze jest. Nie przekreślajmy tego tak do końca. No dobrze. Trochę pan o tym mówił, ale chciałbym, żeby wybrzmiała konkretnie prognoza pogody dla dzieciaków. Pierwszy dzień szkoły to jest środa. Jaka pogoda w środę? No w środę to niestety jeszcze ten ostatni taki dzień, przynajmniej według dzisiejszych prognoz, bo to wiadomo, do środy jeszcze kilka dni mamy. Ale to jest jeszcze ten dzień, gdzie jednak prognozowane są przelotne opady deszczu, jednak cały czas chłodno. Temperatura maksymalna do 20 stopni, maksymalnie. Tak naprawdę 19-20. Więc no, jednak ten pierwszy dzień, rozpoczęcie, czyli ta inauguracja, no nie jest zbyt ciekawa. Deszcz będzie od właściwie Dolnego Śląska aż po Suwalszczyznę, później w kolejnych godzinach, tak bliżej południa, popołudnia, będzie się przesuwał bardziej do Polski południowo-wschodniej. No i właśnie za tym będzie zdecydowanie lepsza aura, ale to jest właśnie już drugi dzień września. Czyli parasolki rano się przydadzą, 1 września na otwarcie szkoły, dokładnie, na tę inaugurację. Potem dzieciaki idą na lody albo pączki z rodzicami, ale jak przychodzą następnego dnia, czyli drugiego dnia września już do szkoły na pierwsze lekcje, pogoda inna. No troszeczkę inna, fajniejsza, już raczej bez parasolki czy bez, no kurtka jeszcze się przyda, bo cały czas będzie chłodno. To trzeba powiedzieć, że te 20, 21, 22 stopnie, no to będzie maks. No ale przynajmniej nie powinno według dzisiejszych prognoz już tego drugiego padać. To pomówmy jeszcze trochę o pogodzie, ale w kontekście klimatu. Przeczytałem ostatnio wstrząsającą informację, to chyba o Grenlandię chodziło, że po raz pierwszy od kiedy badamy te tereny, tam zauważono deszcz. To znaczy padał deszcz tam, gdzie zwykle pada śnieg i czegoś takiego jeszcze nie odnotowano, co jest efektem ocieplenia klimatu. Rzeczywiście obserwujemy takie zmiany? No, obserwujemy i tutaj na potwierdzenie jest raport IPCC, który powstał kilkanaście dni temu. I tam jest wyraźnie napisane, że tutaj wyraźnie to potwierdzają klimatolodzy, może w ten sposób, że klimat na całym globie się zmienia, a w Europie coraz bardziej te ciepło przesuwa się coraz bardziej na północ. I no niestety widzimy coraz bardziej topniejące lodowce. Ten proces jest naprawdę ekstremalnie szybki. Właśnie takie wysokie temperatury, na przykład na Grenlandii powyżej 10, 15, bliskie 20 stopni Celsjusza, już też nie są rzadkością, to się pojawia. Dodatkowo wieczna zmarzlina na północy, czy to Azji, czy tutaj też oczywiście w Europie, rozmarza i w związku z tym no, to jest taki proces, taka spirala, ponieważ no, wydobywa się coraz więcej dwutlenku węgla, czyli tego gazu cieplarnianego i jeszcze bardziej się ogrzewa klimat. Więc dodatkowo temperatura cały czas wzrasta, temperatura globalnie. Ona już w tym momencie od takiego poziomu industrialnego wzrosła o około 1,3 stopnia Celsjusza. W Polsce ten proces już wynosi około 1,6-1,7 stopnia Celsjusza i niestety według tego raportu ta temperatura będzie cały czas wzrastać. I jeżeli nic nie zrobimy i będziemy po prostu żyli tak jak teraz, to do 2100 roku ta temperatura globalnie może wzrosnąć nawet według takiego najgorszego scenariusza do 4,6 stopnia Celsjusza. Jeżeli natomiast zrobilibyśmy coś teraz, czyli zredukowali ilość dwutlenku węgla, który tak naprawdę my ludzie wpuszczamy do atmosfery, to ten proces zostanie przyhamowany i będzie na takim poziomie jak teraz, około 1,5-1,4 stopnia Celsjusza. Więc tak naprawdę, jeżeli teraz nic my nie zrobimy,
no to ten proces i te właśnie takie gwałtowne i niespotykane zjawiska będą coraz częściej obserwowane na globie. Wydaje nam się, że to jest raptem kilka stopni wzrost temperatury. To jest średnia temperatura, gdzie niegdzie wzrośnie dużo wyżej, ale tak naprawdę zostawi to fatalne skutki i zmieni się ekosystem na całej planecie po prostu. Wszystkie ekosystemy naprawdę będą to odczuwały. Ekosystemy wodne, bagienne, które w tym momencie w Polsce one są wyschnięte, wręcz przesuszone. Mokradła, które tak naprawdę wysychają. Więc ten proces będzie trwał, a no, myślę, że chyba każdy z nas chciałby dobra dla swojego potomstwa. Więc my teraz działajmy, aby inni mogli żyć w takich zdecydowanie lepszych czasach, jeżeli chodzi oczywiście o klimat, o pogodę. Weźmy to, proszę Państwa, pod uwagę. Nie zachowujmy się jak egoiści, no, z myślą choćby o własnych dzieciach, bo jeśli nic nie zrobimy, to już nasze dzieci, ludzie, którzy są już dzisiaj na świecie, odczują poważne zmiany. Ziemia będzie wyglądała inaczej. Grzegorz Walijewski, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy. Bardzo dziękuję za wizytę. Dziękuję serdecznie. To był program Newsroom w wirtualnej Polsce. Patrycjusz Wyżga. Kłaniam się. Do zobaczenia o 16:50.